Witajcie w trzecim odcinku, który nagrywam pod rząd z FNAF-a World. Moi kochani, witam was bardzo serdecznie, nazywam się Admiros. Na samym starcie, jak zawsze, chciałbym was poprosić o serdeczną łapeczkę w górę oraz subskrypcję na kanale, ponieważ próbujemy wbić milion subskrypcji, więc jeżeli jesteś nowym widzem, to taka rzecz tutaj w postaci łapki w górę, bądź też konstruktywnego komentarza, bardzo mile widziana. A my przenosimy się do nowego miejsca, do nowej krainy. To jest ostatnia kraina, którą odkryliśmy, kraina numer 6. Nie mamy jeszcze ani jednego klucza, więc nie mam pojęcia, co się tu wydarzy, ale mamy jakąś sowę, którą będziemy musieli chyba pokonać. I nie wiem, czy w ogóle wchodzić w te namioty, bo mam wrażenie, że one mnie poprzenoszą w jakieś dziwne miejsca. Więc może nie będę ryzykował, nie będę w ogóle w nie wchodził, tylko zobaczmy, co jest na samym końcu tego cyrku całego. Jest i nasz Freddy. Dobra, dzień dobry. Wygląda jak kłopoty, które niedługo tam będą, przed tobą. Powinny, ale na pewno do tego przywykłeś. Dobrze. They say that there is a secret fun house hidden here in the circus. Okej, w jednym z namiotów jest ukryty dom śmiechów. Albo dom zabawy. Dom zabawy, fun house. Muszę cię ostrzec. Widziałem dwa gigantyczne animatroniki, które... Frying grounds, a giant bear and a... Giant Pig. Wielka świnia i wielki niedźwiedź. Okej. Okay. Wyglądają jak abominacje. Okej, okay, dobra. Będziemy chyba dzisiaj mieli wielką walkę, widzowie. Tak coś czuję. Więc dobra, przyspieszmy to. Fun house is full of false walls and secret doors. Okej. Okay. Close to the core game. That's where the problem is. Czyli musimy dostać się do serca gry. Poczekajmy. Siema. Okej, okay, another clock should be in fun house. Nothing else matters. Ani jednego zegara nie znalazłem. Don't be this... Nie daj się zwieść temu, który pociąga za sznurki. Przetłumaczyłem. Daję radę przetłumaczać. Ej, nie jest źle z moim angielskim chyba. Co to jest? Dobra. Wygląda jak świnia. To jest jakiś balloon boy, jakaś odmiana. Tu nie przejdziemy. Okej, okay, dobra. Siema. Brawl Boy! Oh my god, dobra, to nie jest Balloon Boy, to jest Brawl Boy. Ale widać, że nie jest jakimś dla mnie przeciwnikiem, więc raczej powinniśmy mu dać radę. I to chyba nie jest ten animatronik, który wygląda jak świnia. Wydaje mi się, że to jest taki mniejszy boss, który po prostu jest, bo jest. Ale no bije, jednak bije trochę. Cupcake'i, proszę mnie tutaj ładnie tutaj uleczyć, dziękuję. Wygraliśmy to. Nice. Jestem ciekaw, co będzie dalej. Naprawdę, wkręciłem się w tą grę. Ona mogłaby być trochę łatwiejsza. Dla mnie bardziej taka przygodowa. Bo jakby czasami mam wrażenie, że pomijam z 10 ukrytych jakichś przejść. Naprawdę, widzowie. A tego nie lubię robić. Autoregen. Nowy chip. Co to jest autoregen? Your party regenerates life. Speed. Siła. Obrona. No mógłbym ten lag wyrzucić, ale chcę więcej nowych postaci, więc raczej tego nie będę mógł wyrzucić, więc no. Okej. Okay. Foxy, Phantom Foxy. W którymś z namiotów. Oh my god, dobra, zielony. Nie wiem, tu coś jest. Tam był ukryty namiot, ej, jest ukryty namiot. Dobra, to może być ten. Jakby to byłby naprawdę gigafardy, by się okazało, że to jest właśnie ten namiot. Dobra, Foxy. Damage over time effect. Hot cheese. No tak myślałem, że to właśnie robi ten ser. Ten gorący. Dobra, pizza. Nice. Party regen. Hot cheese. Springlocksy. I chyba powinniśmy ich pokonać. Jeszcze nie, ej. Twardzi przeciwnicy. Obrony mają obniżoną, a i tak dalej są w stanie tutaj... A i tak dalej są w stanie tutaj, że tak powiem się, 93 tokeny, nice! Ej, musimy wrócić do pierwszej krainy, kupić sobie jakieś lepsze endoszkielety, żeby nie... Challenger! Nightmare Foxy! Ej, zrobię sobie jakiś team z samych Foxy, wiecie, to będzie całkiem... A, to musiało wejść ten instant zabicie, bo tak mówię, coś jest nie tak. Nawet nie zdążyłem raz zaatakować, a już ten, że tak powiem... no, Foxy po prostu zginął. Dobra, to jest ten namiot. Aha, nie da się wejść do tego namiotu. A do tego te... Aha. Miejsce nie wygląda zbyt dobrze. White Rabbit. Co to jest za kraina i co to jest w ogóle za miejsce? Jumpscare'a dostałem. Stunik, o. Najgorzej. Prawdopodobnie jak wy oglądacie ten odcinek, to już wyszedł FNAF Security Breach i jest na moim głównym kanale. Więc tak po prostu. Taka ciekawostka, co nie? Taka ciekawostka, że jak no, nagrywam te odcinki na zapas, to... Tak to właśnie wychodzi. Jestem ciekaw, jaki ten FNAF jest, Security Breach.
ale pewnie już nawet wiecie, jaki jest, bo już wyszedł, więc ja jeszcze w tym czasie, kiedy to nagrywam, to nie wiem. Taka tutaj śmieszna anegdotka, widzowie, dobra. Ej, one są nawet potężne, powiem wam szczerze. Te króliczki białe, no. A propos króliczków, to właśnie mi się tak skojarzyło z Vani, co nie? Z Security Breach. Dobra, pokonani, nie było aż tak źle. 57 tokenów, zawsze coś na plus. No i pytanie teraz, w którym kierunku powinienem pójść? No. I znowu Challenger. Wow. Withered Freddy. Okej. Nie będzie to jakieś dla mnie wyzwanie. No tak myślałem właśnie, że tutaj raczej bez problemu sobie jesteśmy w stanie z nim poradzić. No i dobra, gdzie my jesteśmy w ogóle? Aha. Zegar. Znalazłem pierwszy zegar? Jakim cudem? A może to już nie jest pierwszy? Co się dzieje? Widzowie, co się stało? Dziwne, dziwne, naprawdę dziwne. Ten cyrk to jest naprawdę cyrk. Red Bear. Okej, okay, dobra. Pizza. Rainy Day. Muszę pamiętać, żeby tego Rainy Day używać, bo to jakby zmniejsza po prostu ten... Zmniejsza obronę, a to myślę, że się całkiem nam przyda. Springloxy. Rzut mikrofonem nie jest jakoś super dobry. Jumpscare. Okej. Okay. 109 tokenów. Wow, coraz więcej kaski dostajemy. To mi się coraz bardziej podoba. Więc fajnie, fajnie. Dobra, pyk. Migający nagrobek tam jest. Tylko jak się do niego dostać? Gdzie my jesteśmy? A my jesteśmy tutaj. No dobra. Ale jak się dostać tam? Okej. Może tu? Chyba się udało? Nie wiem. Ciężko powiedzieć. Ta gra mi przypomina jedną taką grę, którą grałem, która była bardzo starą grą i też się chodziło po takich labiryntach i też był widok mniej więcej tak od góry. Nie wiem, czy kojarzycie. Gra się nazywa Legacy of Kain Blood Omen. Na pewno nie kojarzycie, więc jakby też tutaj było takie dużo takich miejsc, które były jakieś dziwne, zakręcone i ciężko było się tam dostać. Ale no w takową grę grałem sobie kiedyś. Pizza Wheel, dobra, proszę tutaj Tangle. Co to jest w ogóle Tangle? Zamiast Mangle to Tangle. Nie wiem, o co chodzi. Pierwszy raz widzę takiego animatrona. Dobra. Jakieś leczenie poproszę. No i bajcik chyba. Pizza Wheel. I chyba powinniśmy pokonać tutaj naszych przeciwników. W zasadzie jednego przeciwnika. No dawaj szybko. No ileż można. Dobra, w końcu udało się. 78. Coraz więcej tych fast tokenów dostaję. Tak zauważyłem, że coraz więcej tego dostajemy. Może bym sobie zmienił drużynkę? Znowu Challenger, ej. Chyba będziemy musieli zmienić Golden Freddy. Ej, nice. Chyba będziemy musieli zmienić drużynę, wiecie? Takie mam wrażenie, że musimy zmienić drużynę. Bo ta mi się już totalnie znudziła. Jakby, no ileż można, no ileż można. Dobra, spróbujmy sobie zmienić na coś. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo pewnie zginę i to bardzo. Ej, ale już mamy sporo odblokowanych tych animatroników. Zróbmy tak. Zróbmy tak. Zróbmy tak. No, Spinning Trapa bym zostawił, bo jest dobry. Dobra, tu zrobimy tak, tak i tak. Będziemy roczna drużyna. Phantom drużyna, taką zrobimy. Dobra, może tego Spinning Trapa też wymienimy na... Mamy Chickę, Boniacza, Frediego i Nightmare Boniacza. Dobra, to będzie dziwny skład, ale no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może to nie będzie aż taki najgorszy skład w sumie. Zobaczymy. Dobra, jestem tu. A! Ale nie do końca. Dobra, czy mój team da sobie radę? Cupcake. Jumpscare. Jakieś w ogóle inne umiejętności mam teraz. Dziwnie się gra, ale jakby chyba dają radę. Random tier attack. To jest też fajne. Unscrew. Dobra. Nie udało się. Dobra, chyba nie jest źle. Golden Freddy, jakby to są już te same umiejętności prawie z tego co widzę, tylko że... Escape key, co to robi? Fight 2. Niby te same umiejętności, ale jednak nie do końca.
Dobra, pokonany. Pokonany przeciw. Dziwne, totalnie dziwne. Ale no, jak level upują. Dobra, pięknie. To trochę dziwne, ale dobra, jesteśmy tu. Bo to jest częściowo tu, a częściowo tu. Świat jest naprawdę zakręcony, widzowie, totalnie. Tu może? Nie, chyba idę źle. Jakby na pewno to miejsce nie jest zbyt przyjazne. Ale będziemy kombinować i spróbujemy się dostać tam, gdzie chcemy. Więc ten odcinek będzie polegał właśnie na tym, że będziemy próbowali się dostać do miejsca. Mówię, jakiegoś takiego jumpscare'a dostałem długiego, nic nie mogę atakować, patrzcie. O, dobra, coś się pojawiło, bite. Weźmy ten prize ball. Bradziaki! Ej, to był całkiem zabawny atak. Był całkiem fajny atak, dobra, pięknie. Prize ball. Muszę więcej prize balli, bo to są randomowe ataki, które... Unscrew. Nie udało się. Haunting. Dobra. Ej, jakby... Wiem, że te niektóre ataki totalnie nic nie robią. Wy powiecie, nie używaj tego ataku, bo on jest niedobry, użyj innego i tak dalej. Ale ja po prostu, no... To jest to miejsce? Chyba nie. Dobra, pójdziemy na dół. Ja po prostu lubię te ataki, one ładnie wyglądają. Dobra, przejdźmy teraz tu. Tu jesteśmy. Nie mam pojęcia, widzowie, czy ja dobrze idę, czy idę źle. Nie wiem. Nie wiem totalnie, powiem wam szczerze. Dobra, pokonany. Myślę, że... Bo w ogóle też levelują mi te animatrony bardzo szybko, więc... Spoko, jakby okej. Ten świat wygląda jeszcze inaczej. W sensie... Grafika się zmieniła. Tu, w górę może? Teraz max w prawo, 3 króliki. O nie! Pamiętam, że one miały dużo siły. One miały dużo siły, niestety. Dobra, może jakiś obszarowy atak? Ej, ale teraz jakby szybciej padają. Chyba, że unscrew weszło. Rozłożyliśmy je na części. No, taka jest opcja. Dobra, switchnijmy na nasz mroczny team. Haha. Zobaczymy, jak mroczny team sobie poradzi. Co to jest w ogóle? 4 fantomy. Nawet nie patrzę, co używam teraz przez moment. Dobra. Power zmniejszony, defense zmniejszony. Slows down. Dobra. Toxic bite. Ej, nawet spoko chyba ten teamek. Też sobie levelują, więc chyba gitara, tak mi się wydaje. Dobra, spróbujmy teraz, widzowie, pójść... Znowu Challenger! Co chwilę coś się dzieje w tej grze, naprawdę. Co chwilę coś się dzieje. Dobra, prize ball. No i dobra, pokonana, super. 30 fast tokenów, trochę mało, ale dobra, będziemy mieli nowego, w ogóle nową postać. Aha. Tu jeszcze nie byłem. Więc wejdziemy tam, bo tutaj może być właśnie to, czego szukamy. Rainy day! Nie, mam wrażenie, że te animatrony są jakieś bardziej potężne, co je teraz zmieniłem, wiecie? Albo mi wchodzą jakieś po prostu tutaj skillki, które zabijają na hita, albo faktycznie moje animatroniki stały się naprawdę bardziej potężne. Tu miałem wejść. I tu jestem teraz. Jak tu wejdę? Światy się zmieniają, one wyglądają trochę inaczej. Dobra, znowu zaatakowane. Ale widzę, że tutaj nieraz atakują jeden przeciwnik. Chyba losowo wszystko jest, tak mi się wydaje. Dobra, zmieńmy drużynę. Okej, dobra, nieważne. Chciałem tutaj sludge'em zaatakować, ale jakby wyszło jak wyszło. Zwycięstwo i znowu challenger. Jezu, ile tych challengerów. Co to jest za jakieś znaki zapytania? To jest chyba, poczekajcie, Nightmare? Nie. Jak szybko padł. Muszę zobaczyć, co to jest. Znaki zapytania. On się jakoś nazywał, ale czekajcie, party. Nightmare Fredbear, dokładnie. A czemu były tam znaki zapytania? Ciekawe. Widzę, że jeszcze raz, dwa, trzy, cztery postacie są do odblokowania takie, które są z tych gierek, więc no nieźle, no nieźle. Dobrze, tu wyszliśmy. Skrzyneczka, ej, to tu jeszcze nie byłem. Teraz mogę pójść na dół. Albo tu. 4 Tangle. Dobra, co robi escape key? Nie mam pojęcia, co to robiło, ale chyba dwie padły. Więc chyba dobrze weszło.
Tak to wychodzi. Dobra, jumpscare taktyczny. I weźmy jeszcze Unscrew. Jest! Dobrze. Pięknie. 107 tokenów. No kaski mamy bardzo dużo, to jakby jestem tego pewien. Ale no nie przemieszczamy się jakoś z fabułą, bo jak widzicie, te korytarze są strasznie zakręcone i chodząc tu, znowu jesteśmy tu. Więc będę musiał prawdopodobnie poszukać tutaj wyjścia i widzimy się za chwilę. Mamy nowego challengera, widzowie. Mamy nowego challengera. Co to jest? Paper Pals? Paper Pals? A, to są te takie, te z pierwszego FNAF-a chyba. Albo w którejś części były na pewno, te papierowe takie ludziki. Ja je kojarzę, ale nie sądziłem, że one będą tutaj jako postać do grania, okej. I ogólnie, widzowie, udało mi się znaleźć przejście i dosłownie chciałem już wam pokazać i odpalić nagrywanie, ale po prostu, no, wyskoczył mi ten potwór i mówię, o dobra, szybko odpalam, co nie? Ale mówię wam, tak długo szukałem tego miejsca, no z pół godziny co najmniej, a okazało się, że wystarczyło tutaj, patrzcie, bo jakby ten nagrobek mnie zaciekawił, i wystarczyło tutaj przejść przez tą ścianę. No. I jakby, patrzcie, no, dokładnie. I tu jest ta postać niedźwiedzia, więc chyba pójdziemy do niej, ewentualnie mogę pójść tu, ale nie sprawdzałem tego miejsca, więc chyba najpierw z nim po prostu zawalczymy. Tak więc Unscrew, pizza wheel. Dobra, bajcik. Obniżymy troszkę obronę im. Dobra. To są jakieś inne pizze, ewidentnie widać, że... Co się dzieje z tym ekranem w ogóle? Tragedia, widzowie. A to bije lower, slow, slower, no dobra. Widzę, że niektóre postacie totalnie jakby są tylko do spowalniania. Dobra, 17. Dobra, to niech będzie to. Dobra, switchujemy ten team, bo ten team nie jest jakoś dobry. Nie mogę switchnąć? Nie mogę. Dziwne, totalnie dziwne, zobaczcie. Klikam switch i nie działa. Nie wiem, coś się buguje tutaj naprawdę, albo tak jest gra zrobiona, że tak ma być po prostu. Ale dziwne rzeczy się dzieją, naprawdę dziwne. Dobra, idziemy z nim zawalczyć. Nie mam pojęcia, czy się uda, jeżeli się nie uda, to będziemy musieli kombinować. Więc w sumie dobrze by było wybrać sobie dobrą drużynę, która na pewno zadziała. Macie 10 level, a wy macie 21. Dobra, ty idziesz. Ty idziesz. Masz 19, więc w sumie możesz zostać. Ale wiecie, co zrobimy? Zamiast ciebie, Freddy, weźmiemy sobie jakąś potężną postać. Jacko Cikę. Ale ona będzie na drugiej drużynie. I jakby ta druga drużyna, bo masz 10, więc to też musimy zmienić na klasyczną drużynę. 21, 18, dobra, cyk, cyk, cyk. Tak dla pewności, co nie? Dobra, i zrobimy to w ten sposób. Jak się zrobi gorąco, to zmieniamy na drugą drużynę i Jacko Cika w teorii powinna dać radę. Tak mi się wydaje. No dobra, sprawdźmy to. Zobaczmy, jak w ogóle pójdzie mi. Może pójdzie mi dobrze i nie będę potrzebował tutaj jakby pomocy z zewnątrz. Dobra. Buba! Buba! Co to jest Buba? Dobra, low damage, regen. Ty mocno bijesz. Buba! Nie bij tak mocno. Dobra, pizza wheel. Ładnie, ładnie. Rainy Day, obniżmy mu troszkę obronę. Nie będziesz tu się tak bronił. Dobra, cupcake, leczenie. Oj, leczenie bardzo się przyda. Widzę, że zaraz mi jakiś animatronik padnie. Coś tak czuję, no. Switch, bo dostałem stunika. Jacko Bomb. Ale to jest OP, ale to jest OP. Dobra, switchujemy, nie. Jakby chciałem tylko przetestować, raczej go byśmy pokonali bez problemu. Ponieślibyśmy jakieś straty, ale chciałem po prostu zobaczyć, jak bardzo OP są te animatroniki, które odblokowałem w tamtym ukrytym świecie. I widzicie, no, było ciężko. Dobra, Buba, żegnam cię tutaj. Ale jak widzicie, wszystkie przeżyły z pierwszej drużyny, więc raczej nie mielibyśmy tutaj problemu, gdybym nie użył tej chiki, co nie? I tak jesteśmy zastanowani, więc okej, dobra, udało się. Udało się, bardzo pięknie. Fast tokens, ile tym razem tokenów dobędziemy? Zero. Słabo trochę, ale dużo expa. Chyba podlewelowały mi nawet animatroniki, więc to był jakiś cięższy przeciwnik. Tu jesteśmy, okej. I cofnęło mnie w inne miejsce. Okej, dobra, chyba znowu się zgubiłem i znowu będę musiał po prostu poszukać albo wrócić do tego samego miejsca, bo jak sami widzieliście, coś tutaj poszło nie tak. Wybrałem złe miejsce i mnie cofnęło, takie od razu, takie było pierwsze moje wrażenie. I obstawiam, że to było dobre wrażenie, bo ta gra potrafi tak zrobić.
Więc będziemy musieli odszukać znowu to miejsce i znowu tam się dostać. Jezu, ale ta gra troluje. Ale nowy challenger tymczasem. O nie, to płaczące dziecko. O nie, to płaczące dziecko. Czemu ktoś dodał coś takiego do tej gry? Nie wierzę w to po prostu, nie wierzę w to. Naprawdę, widzowie. Dobra, spróbujmy odnaleźć to miejsce. Nie wiem, czy mam pójść tu. Probably nie. Albo to jestem tu teraz. Dobra, to w górę może. I to są... Tak, to jest tu. Dobra, to są te groby. Okej, dobra, dobra. Springlocksy. Low damage. Jakiś tam bas. Pizza. No one już mają HP, nie ma co ukrywać. Te postacie już mają sporo życia. Nie jest tak łatwo, jakby się mogło wydawać. Okej. Dobra, udało się. Nasz ten Reaper naprawdę potrafi fajnie zone-shotować. To jest git, tak mi się wydaje. Dobra, zobaczmy, czy się uda tym razem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Tak, da się przejść, dobra. Łapiemy to, wchodzimy tu. Nie wchodzimy tam, wchodzimy tu. Dobra. I może ten pierwszy. Gdzie ja jestem? Tu jestem. Może tu? Wyszedłem. Po prostu wyszedłem. Nie tak miało być. I tu. I tu. Dobra, to miejsce jest naprawdę zakręcone, jak sami widzicie. W ten jeszcze nie wchodziłem. Ale to oczywiście zostałem zaatakowany. Bo czemu by nie? Muszę zostać oczywiście zaatakowany w najmniej. Ja, że tak powiem, w odpowiednim momencie. Dobra, uciekajmy. I znowu challenger. Ej, naprawdę, wszystkie animatrony odkryjemy dzisiaj chyba. Dobra. Kolejny challenger, ale jakby ci challengerzy nie są jakby wyjątkowi. W sensie nie jest jakby ciężko z nimi wygrać. Dobrze. Chociaż może Phantom Marionetka? Nie, raczej nie. To nie będzie jakiś wymagający przeciwnik. Jak mówię, challengerzy nie są ciężcy. Patrzcie, pyk. No i udało się. Okej, spoko. Fast tokenów też nie ma za nich za dużo, ale to zawsze odblokowana postać, więc nie ma co tutaj jakoś narzekać. Dobra, tu jestem. Mogę tu przejść? Nie mogę. A tu? I znowu tu jestem. Tu już jest wyjście. Dobra, tylko pytanie, czekajcie, muszę coś sprawdzić, bo... Tak, wszedłem do dobrego namiotu, nie sprawdziłem żadnego innego i od razu znalazłem ten właściwy namiot. Co jest nie tak, widzowie? Co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło najlepszego? Dobra, exp padł, więc fajnie. Fast tokeny również. Znowu challenge. Co tu się dzieje? Endo 1, dobra. Obniżmy mu obronę. Nawet nie zdążyłem nic zrobić. A no sami widzieliście, co się wydarzyło. Nice, dobra. Sprawdźmy to miejsce dokładnie. Czy któryś namiot tutaj... Da się w któryś wejść? Chyba się nie da totalnie. Dobra, może w ten? Nie. A może w ten? Mamy jeszcze 3 do wyboru, więc... Kto wie, może któryś z tych... O, pięknie, dobra, one shot wszedł. Może któryś z tamtych namiotów będzie tym dobrym. Chociaż wiem, że tam muszę poszukać jeszcze tam na górze. W tamtych namiotach. Dobra, żaden z tych. Ten też nie. Też nie. I tam są w ogóle, tam jest zablokowane przejście, więc... Nie mam pojęcia, jak je odblokować i myślę, że sprawdzimy to w następnym odcinku, więc to, co teraz powinienem zrobić, to widzowie, najlepiej jakbyście mi napisali po prostu w komentarzu, byłoby najłatwiej dla mnie, żeby sobie to ogarnąć dobrze, tak? Więc jakby po tym odcinku, co teraz się kończy, będę czytał komentarze z poprzedniego odcinka i jeszcze z poprzedniego, czyli 3 odcinki do, jeżeli chodzi o komentarze, do przeczytania. Dobra, czy mamy coś ciekawego? W ogóle zobaczmy, ile mamy. 2000 tokenów, ej! Nice, to mi się podoba. Dobra, w tym miejscu zapisujemy grę, widzowie, i kończymy ten odcinek, więc mam nadzieję, że się wam podobało. Pamiętajcie, aby zostawić subskrybera, łapę w górę i to tyle, trzymajcie się, cześć!